Słoneczna Portugalia i jeszcze jaka piękna żółta karta pro. Gratuluję, a moim gościem jest Tomek Szafranko, Tomix. Siemano. Siema Dawid, witam widzów. Czas najwyższy i muszę od razu się pochwalić, że to tak naprawdę ja się przyczyniłem do tego, że wygrał kartę pro, bo ja powiedziałem, żeby wrócił do startu, do działania z Adamem. Właściwie to rozmawialiśmy o tak. Tym. Tak, było tak, rzeczywiście. Ale cofnijmy się, mocno się cofnijmy. Ile ćwiczysz i pamiętam, że twoja genetyka była ponadprzeciętna. No, dziękuję bardzo, to miło, że tak, miło, że tak mówisz. Wiesz co, generalnie zacząłem ćwiczyć jak miałem 17 lat, czyli już 17 lat temu. Przez pierwsze 3-4 lata, no to trening był, wiesz, chodziłem na siłkę, żyłem jak normalny człowiek, po prostu brałem sobie, wiesz, porcję obiadu ekstra do szkoły. Ale tam nie unikałem alkoholu, nie unikałem imprez, żyłem jak normalny nastolatek i zauważyłem, że ta sylwetka gdzieś tam reaguje na ten trening, a poza tym byłem zdania, że fajnie jest coś robić, nie? Na zasadzie jakąś aktywność wykonywać regularnie, czy to były treningi piłki nożnej za dzieciaka, czy potem na przykład grając Counter Strike'a, to też traktowałem bardzo poważnie przez pewien czas w moim życiu. No i siłownia jakoś tak po prostu wyszła. Tak, wróćmy do Counter Strike'a, bo pamiętam, był ZYS też mocno był związany z grami komputerowymi. Jak u ciebie z Counter Strike'em? Grałeś jakoś zawodowo, jakoś to dobrze szło, bo są rankingi co do Counter Strike'a, to wiem. Trochę o tym pogadajmy. Wiem, że dużo osób lubi. Wiesz co, czy mi szło dobrze? No były klany jakieś, wiadomo, takie drużyny, więc raz czy dwa razy w tygodniu mieliśmy takie spotkanie klanowe, treningi z 5 razy w tygodniu, po 3 godziny wieczorami. I ciekawostka dla osób, które się interesują Counter Strike'em, grałem w klanie z Innocentem. Może ci to nic nie mówi, ale jak ktoś śledzi polską scenę Counter Strike'a, to doskonale zna tego gościa. On jest, myślę, jakiś top 5 w Polsce graczy teraz, nie? Jest pro i tam no, generalnie robi mega karierę. Także ja z nim grałem kiedyś w klanie w 2000, nie wiem, w 8 roku, 7, 9, nie pamiętam. No, w każdym razie true. No to już w 3 lata tak naprawdę trenowałeś. Ja tylko kojarzę Pasza i Virtus. Virtus taki był klan kiedyś chyba, też dość znany. I Owca chyba teraz gra też w te Counter-Strike'i, czy tam grał, nie wiem, nie wnikam. No ale pokaż ten medal, pokaż medale z Olimpii, bo fajnie wyglądają. Olimpia amatorów. Niedługo też prawdziwa Olimpia pewnie, tak? Bo będzie? Taki jest plan. Taki jest cel. To jest generalnie złoto z, jakby z mojej klasy, czyli z Classic Physique Class C. Za overalla nie dostałem nic generalnie. Nie? Oprócz karty. Nie. Jako zwycięzca overalla nie dostał nic ekstra, a szkoda, bo drugi medal taki byłby spoko. No i to jest medal dzisiaj z zawodów pro, gdzie byłem 10, a pro jakby top 10 jest finałową 10, nie? Czyli o ile w amatorach top 5 przychodzi i dostaje medale, robi układy dowolne, no to pro 10 zawodników robi te układy, no i układy też są dłuższe, nie? Czyli tutaj układ trwa 1,5 minuty, więc ja po prostu nie przygotowałem zupełnie 1,5-minutowego układu, więc poprosiłem panią tam z obsługi, żeby wrzuciła mi show must go on, queen, i po prostu poleciałem na freestylu, nie? Właśnie, Rzyszt krzyczał, że ile osób było, bo ty tam powiedziałeś, że chyba 18, on mówi, że grubo ponad 20, także debiut zajebiście, wprost mówiąc. 18 zawodników było w mojej kategorii, w Classic Physique. No wiesz, wejście do top 10 jest dla mnie sygnałem, że sędziom się moja sylwetka podoba. No mam tam 6 kilo praktycznie niedowagi, bo limit mam 98, a na weryfikacji wniosłem 91,5, czyli tak byłem 1,5 kilograma poniżej limitu, bo od Rzymu no mocno z Adamem tamtą formę staraliśmy się dokręcić, jak widać opłaciło się. Więc no co, startowałem, przepraszam. Miałem ładnie ustawione, coś medalowe. Zepsułem mu całą koncepcję. To nie było takie proste. Ale nie, trzeba się chwalić, znaczy chwalić. To nie jest nawet, nazwijmy to po imieniu, jest to chwalenie się, ale jest czym? No, ja nie mam takiej karty jak ty. Na szyję najlepiej. Na szyi ja się bardzo chętnie tym pochwalę. No. To jest mój powód do dumy. Pewnie, że tak. Był długi, ciężki i kurwa zakończyliśmy go z przytupem razem z Rzysztem.
ponieważ na samym początku przygotowań no, rzuciliśmy takie szumne hasło, że wiesz, ja idę po pro, Rzysz jedzie po top 3. A wiesz, jak to jest, nie? Dopóki czegoś nie zrobisz, to jest takie, chuja pierdolą, tam dobra, dobra, nie? W Warszawie byłem drugi, na Olimpii w Hiszpanii byłem trzeci, w Nasheru byłem trzeci, no a tutaj no, udało się zgarnąć wszystko, nie? Rzysz był tak naprawdę 3 razy 5. Bo ten sezon robimy razem, razem jeździmy, razem góry nagrywamy, no generalnie jakby zajebista przygoda, nie? Powiem ci, że mega. Będzie coś wspominać, prawda? Właśnie dzieciom, bo jesteś tatą, gratuluję w ogóle, nie gratulowałem ci jeszcze, ale nie tęsknisz przez takie wyjazdy, wyrozumiała żona? Jesteś wyrozumiała żona? No jest obok! Witamy! Czyli jest tam więcej. Właśnie, ile was tam jest? Całego dnia? Wiesz co, jest nas teraz 4, bo zrobimy jeszcze te wakacje, zostajemy do 5. Super. Więc tak naprawdę, no, Rzysz wziął swoją Gosię, ja wziąłem Paulinę. Mieliśmy w planie jeszcze zabrać naszą córkę, ale powiem ci szczerze, że no, gdzieś tam udało nam się, w sumie teściowa sama wyszła z inicjatywą, że okej, jedźcie, odpocznijcie, należy wam się, my się zajmiemy dzieckiem, zorganizowała tam moją mamę, szwagierkę, gdzieś tam każdy się tym dzieckiem podzielił. Nasza córka jest w ogóle, jest boskim dzieckiem, jest grzeczna, może zostać kimś innym, nie ma z nią problemu, jeżeli o to chodzi. Więc no i powiem ci szczerze, że patrząc, co tu się dzieje, raz, że to jest około 40 stopni w cieniu, w sensie jest no, taki skwar, że po prostu hardcore. Oprócz tego uliczki są takie i Lizbona wygląda tak, nie? Wiesz, masz schody takie, że no ty byś się nie zmieścił i po prostu całe miasto tak wygląda, więc z wózkiem, wiesz, załadowany dziecięcymi rzeczami, no to by było hardkorowe, nie? No to by było mocne. Właśnie, wróćmy szybko. Pierwsze początki, pierwsze kroki na siłowni. Jak to wyglądało? Miałeś w ogóle jakieś nastawienie, już wiedziałeś, kto cię namówił do pierwszego startu, jak wyglądał debiut? O tak sobie przeskoczmy od początku, pierwsze treningi do pierwszego debiutu. Wiesz co, to był 2015 rok. Ja wtedy, no już tak powiedzmy, że mocniej się zaangażowałem w trening. Na zasadzie odstawiłem alkohol, zacząłem się interesować dietą, zrobiłem kurs trenera personalnego, zacząłem pracować jako trener na siłowni, jakieś tam pierwsze prowadzenie online. Wiesz co, i w Sopocie na siłowni Heniek Hryszkiewicz mnie zauważył, bo tam gdzieś tam z nim się przewijałem, i kurczę, fajną masz sylwetkę, że powinieneś spróbować, nie? No wiesz, ja podjarany. Mówię, dobra, czemu nie? No i pierwsze przygotowania w sumie do pierwszych zawodów szykowałem się sam, wiedzą totalnie, wiesz, wiesz jak było, nie było tak jak teraz, nie? To było jednak 2015 rok, to było, wiesz, WK, nie? Więc no, jedząc chipsy i ten, ciężko było zrobić formę startową. Fakt, że ja już potem jadłem samo białko kurczaka z warzywami, 2 godziny cardio, full natural. Ostatnie 6 tygodni to po prostu szedłem do szkoły, miałem 2 treningi, wracałem do domu od godziny 17 spałem. No byłem po prostu brakiem i tak wyszedłem gdzieś tam, powiedzmy, że bez formy. No ale był to mój debiut, Rzysz zresztą na tym debiucie był razem ze mną, także tutaj on też mnie motywował i kurwa wygrasz, stary wygrasz, nie wygrałem. Który byłeś? Wiesz co, byłem chyba 8 na zawodach w Bytowie, jeszcze w IFBB starym. W kulturystyce tam to była chyba do 80 kilo, ważyłem chyba 72 albo 3. Generalnie, no, ale fajne wspomnienie. Nauczyłem się na pewno dużo dyscypliny, bo jednak, kurde, robisz 2 godziny cardio, jesz samego kurczaka, 3 jajka rano, 600 gramów mięsa podzielone na 3 posiłki i to jest wszystko. I 2 godziny cardio, no to potrafi cię to nauczyć życia. Zresztą ty chyba też miałeś gdzieś tam takie doświadczenia. No i to był pierwszy start, tam zrobiłem 2 starty i potem tak naprawdę już stwierdziłem, że no, jeżeli chciałbym rywalizować z zawodnikami, no to muszę niestety sięgnąć po to o czym wszyscy wiedzą, że no, w kulturystyce jest obecnie, nie? Ja i wtedy zgłosiłem też, między innymi, nie? Wtedy zgłosiłem się do Adama Cukera. To był rok 2016. Pamiętam, że to był styczeń, luty. No i od lutego do października, gdzie no już powiedzmy, że taki mój
prawilny debiut, gdzie miałem trenera, który mnie prowadził, no to od lutego do października, czyli przez jakieś tam, nie wiem, 7-8 miesięcy, no udało nam się wygrać wspólnie Mistrzostwa Polski Juniorów w kulturystyce klasycznej do 1,78 m. Adaś Bomert wtedy, też pro, pozdrawiamy Adam, wygrał ze mną w overallu. Potem jeszcze startowałem chyba tydzień później na zawodach, na jakichś mistrzostwach. Tak, ale wróćmy do współpracy początków z Adamem, bo ja wtedy dobrze pamiętam, że ty zrobiłeś badania przed i byłeś dużo ponad normę, jeżeli chodzi o testosteron? Wiesz co, no przed w ogóle wejściem na cykl, przed zapoznaniem się z igłą miałem testosteron. Czy dużo powyżej normy? Wiesz co, norma była chyba, jakieś widełki były od 9 do 23. Jakieś nanomole, wiesz, te różne są te jednostki, a ja miałem chyba 25, czyli byłem jakby delikatnie powyżej. No i bardzo dobrze reagowałem na mocniejszą suplementację, nie? Tak jak, no, jeżeli mówię, to nazwą Adam ci może powiedzieć, nie będziemy mówić, bo to po co, nie? Generalnie wrażliwy, jestem raczej wrażliwy na środki, nie? Wiele ci nie potrzeba. No, żeby rosnąć niekoniecznie. U mnie zawsze jest problem z tym krańcowym docięciem. No tak, tutaj już akurat idziemy w drugą stronę, no to różnie bywa. Właśnie, mamy sobie współpracę z Adamem, Mistrzostwa Polski Juniorów, co dalej? Wiesz, to dalej, no gdzieś tam, no jak to po pierwszym starcie takim poważnym, po takiej mocnej redukcji mam odbicie kosmiczne, trochę straciłem motywację, trochę tak kurwa sam nie wiedziałem, czego chcę. Potem zacząłem robić trójbój, bo dalej jakby trenowałem cały czas, no trenowałem ludzi, kocham siłownię, kocham trenować, więc jakby szukałem swojego miejsca gdzieś, no i pamiętam, że trójbój u Barbelsów, Barbel Brothers, tam Tadek Cessner prowadził taką sekcję, no i tam w tym trójboju jakieś pół roku, może 8 miesięcy chodziłem na trójbój i tam też jakieś tam, powiedzmy, że w miarę fajne wyniki miałem, aczkolwiek cały czas gdzieś w głębi serducha miałem tą kulturystykę, nie? Pogadajmy trochę o kanale YouTube, wiesz? Znaczy skończ najpierw. I? No i tyle. No potem były jeszcze jakieś starty w 2019, bardzo nieudany sezon. Potem z Mariuszem Tomczukiem, zagraniczne pierwsze starty. No i jesteśmy tutaj, nie? No właśnie, jesteśmy tutaj, ale wcześniej już dużo właśnie z Rzysztem założyliście kanał YouTube, prawda? Senzu, zapraszam. Tak, tak. Będzie na dole w opisie. Tutaj mamy, robimy nawet mercze, nasze koszulki, także zapraszamy kanał. Mam koszulkę waszą, ale mam gdzieś ją, tylko nie wiem gdzie, bo tutaj miałem Senzu ludzika i z tyłu na plecach było, także fajne naprawdę tak. Koszulki. Takie w stylu trochę Nike. Ile lat ją masz? Ile lat ją masz? 3? 4? Albo i 4. I zajebistej jakości jest. Cały czas tak? Nic się nie porwała, nic się nie zniszczyła, także naprawdę Adam ją jeszcze. Adam ma jeszcze, był ostatnio u Mariusza Żaby. Tak. Dla Adama znaleźć rozmiar to był trochę ekstremalne, ale udało się. Dawid Cnota cały czas wrzuca czekiny w naszych koszulkach, tak. A też ją dostał 4 lata temu. Także naprawdę jakość, no my generalnie od samego początku stawialiśmy na jakość i naszych materiałów, i rzeczy, które wypuszczamy. No i w ostatnim czasie no dość mocno ten YouTube ruszyliśmy znowu, nie? Mieliśmy też taką przerwę, no z racji tego, że wiesz, no Rzysz startował, ja wtedy nie startowałem, potem ja startowałem, on nie startował. Te nasze sezony się bardzo mijały, a wiesz, że jednak, no, żeby nadawać w tych samych falach, to musisz mieć wspólny cel, nie? I teraz sobie postanowiliśmy, w sumie rok temu odpaliliśmy od nowa kanał z taką dość dużą motywacją. Znaleźliśmy chłopaka, który nam pomagał nagrywać, montować. Zainwestowaliśmy trochę w to, bo stwierdziliśmy, że nie chcemy tego projektu porzucić, nie? No i od tego czasu powiem ci, że bardzo, bardzo mocno gdzieś tam się rozwinęliśmy w tym i wpadł pomysł, słuchaj, robimy razem sezon. Nie? I mówię, kurwa, no jak jechać, to na grubo. Więc ustaliliśmy sobie kilka tam zagranicznych startów. Ja wróciłem do współpracy z Adamem. Rzysz od 2018 roku współpracuje z Adamem, więc to też było, wiesz, no jakby wszystko fajne kolabo. Do tego nawiązaliśmy współpracę z Krzyśkiem Michalskim. Właśnie o to. Level Perfect, który po prostu jest magikiem.
stary, jeżeli ktokolwiek tutaj myśli, że pozowanie to jest tylko wyjść i się napiąć, no to się kurwa znacznie myli, nie? No ja powiem ci, wysłałem swojego podopiecznego. Dzisiaj właśnie pisał raport, bo wysłałem na pozowanie dwóch już do Krzyśka. Powiedział, 3 godziny pozowaliśmy 3 pozy. Powiedział, że tak go styrał te 3 pozy i powiedział, że dopóki ich nie będziesz perfekcyjnie umiał, nie przejdziemy dalej. Tak to wygląda. Stary, pierwsze moje lekcje z Krzychem wyglądały tak, że on puszczał Coco Jumbo na głośnikach i kazał mi ruszać łopatkami. Wiesz co, my tańczyliśmy, to nie było pozowanie. On mówił, że jesteś sztywny, gościu. Ty jakby, jeżeli chcesz być klasykiem, ty musisz umieć te pozy wyciągnąć, ty musisz umieć się skręcić, twoje biodro musi być ruchome, to wszystko musi żyć. Wiesz, i to sędziowie też widzą, od razu to widzą, nie? Więc no my z Krzychu naprawdę, no jakby raz, że zupełnie zmienił moje spojrzenie na kulturystykę, bo wcześniej to było, wiesz, żarcie, trening, towar, rosnąć duży, ciężki, nabity, a on, wiesz, jakby zaszczepił mi taką inspirację złotą erą. Ja zacząłem tych kulturystów ze złotej ery, no od lat 70. praktycznie. To nawet nie jakieś imponujące sylwetki, ale w każdej sylwetce widziałeś coś, co jest piękne. To jest co, bo kiedyś ta kulturystyka pokazywała piękno ludzkiego ciała, nie wynaturzenie. I dlatego ta kategoria Classic Physique teraz jest taka popularna, bo ona właśnie nawiązuje do tych kanonów. Oczywiście, jakby no, nie wygrasz zawodów, nie będąc jakościowym zawodnikiem, będąc mały, będąc nieproporcjonalny i tak dalej. To dalej jest kulturystyka, ale w zupełnie jakby inne spojrzenie. Bardziej w stronę sztuki niż w stronę no, wynaturzenia czy coś. No, wiesz, o co chodzi. No, ty jesteś kulturystą open, masz być wielki, doprany, docięty, kurwa, ma być nawet w ciuchach, masz wyglądać po prostu jak posłuch, nie? No nie tak, jak teraz wyglądam. Wrzucę jakieś Ironmana. Właśnie powinieneś jakieś tam stopa założyć. Czemu? Ja, ci powiem, duży ja się skupiam na was, wiesz, mi bez różnicy, ja mogę tutaj, tak jak mówię, siedzę luźno w koszulce Ironmana, lubię Tonego Starka, także ja chcę pokazać was, zawodników, bo wy zasługujecie teraz właśnie na rozgłos, szczególnie po osiągnięciach wielkich, jakie, no, wygrywacie to, czego mi się jeszcze nie udało i nie wiem, czy mi się uda, a naprawdę motywujecie, bo czy mi się uda, czy nie, ja to będę robił, ale motywujecie tych młodych, tak jak powiedziałeś, teraz klasyk, zobacz, ilu mamy pro klasyków, ilu mamy pro super ciężkich. To wystarczy już nawet u nas spojrzeć, że naprawdę to się rozwija i ja naprawdę propsuję, czy to jest ciężka, czy to jest klasyk, czy to jest, wiesz, męska sylwetka, czy jakiekolwiek damskie kategorie. Dla mnie to każdy jest wyjątkowym człowiekiem, ponieważ każdy, kto przeszedł ten, wiesz, szczególnie, tak jak wspomniałeś, końcowy etap, który jest najcięższy, ma dożywotni szacun. Oczywiście, no jeżeli nie wyszedł, wiadomo, jak na scenę, ale jeżeli wyszedł naprawdę w formie, tak, że zdobył kartę pro, no dostać musiał, tak? Więc no to musiał coś, wiesz, musiał pokazać coś wyjątkowego. I tak jak wspomniałeś właśnie, zostańmy jeszcze przy tym pozowaniu, bo mnie ten temat też bardzo interesuje i tutaj jeszcze co do osoby Krzyśka. Ja pamiętam go, zawsze robił ten szpagat. No ten szpagat to był fenomenalny na scenie. No to była jego koronna poza, nie? Jak robił szpagat, wyciągał ręce, maksymalnie napinał plecy. On mówił, wtedy mi się separują całe dwójki, więc nie muszę się skupiać na nogach, jak mam je, wiesz, całkowicie rozciągnięte. Mówił, że tak maksymalnie dopinał plecy, wyciągał i potem wchodził do tego szpagatu. No, dla mnie to było imponujące, nie? Znaczy do dzisiaj jest, w sensie, wiesz, no, Krzysiek naprawdę, no zresztą on był jednym z pierwszych zawodników z Polski, który jeździł po Olimpiach, który jeździł po, o, mamy Krzycha tutaj. Właśnie chciałem pokazać tutaj, bo jest, też są sceny. O, a to jest jedno z naszych pierwszych pozowań. Nauka pozowania, którą zaczęliśmy w sumie na początku masy, czyli tak naprawdę jakby po okresie OFA, po okresie jakiegoś tam odpoczynku, kiedy też mnie życiowo dość dużo się zmieniło, więc no, wiesz co, jak zjedziesz niżej, tam powinien być w ogóle filmik z Ben Wader Classic, gdzie właśnie Krzychu układ dowolny robi. Pamiętam też, jak Krzysiek wychodził, nawet mimo tego, że jest zawodnikiem, mimo że jest zawodnikiem kulturystyki klasycznej, pamiętam, że wychodził też w kategorii ciężkiej. No jego ostatni start był w Portugalii, ale wcześniej startował w Sopocie. Chyba 2 lata temu chyba w Sopocie startował.
szkoda, że nie słyszycie muzyki. Wejdźcie i w ogóle skomentujcie mu, że zajebiście Krzychu, kurwa, on się ucieszy. On pewnie nawet tego nie obejrzy, ale bardzo się ucieszy, bo naprawdę... Ale widać, ja pamiętam taką zawsze robotę, docięcie miał formę... Mega docięty. O, właśnie. Mega docięty. I też, wiesz, to miał problem duży z limitem, dlatego też no, jakby docinał, bo po prostu musiał, nie? On mu opowiadał, no generalnie go powinieneś zaprosić na podcast, bo gość ma historii tyle, że zainspiruje i zwłaszcza, że no jest po 40, nie? No to też nie jest, wiesz, młody chłopak, który dostał, kurde, od rodziców pieniądze na starty, tylko to jest gość, który gdzieś tam, gość, który naprawdę serce zostawił dla kulturystyki, nie? I może bardzo dużo ciekawych historii ci opowiedzieć. A przy okazji, no tutaj my chcielibyśmy jeszcze dasz mi, jeszcze powoli, że dokończę. No my z Krzychem, wspólnie z Rzysztem, no zrobiliśmy od, no można powiedzieć, z października taką robotę. No i teraz chcielibyśmy też to jakby puścić dalej, nie? Czyli chcielibyśmy właśnie, bo w Polsce, no nie oszukujmy się, pozowanie, wiesz, to no poziom pozowania na zawodników w Polsce jest różny. Jest słaby, powiem szczerze, jest słaby, często to widzę i mogą się obrażać ludzie. Ja zawsze, wiesz, no nie jest może tragiczny, ale jak oglądam sylwetki, często widzę coś takiego, że po prostu jest mi szkoda, bo widzę, jakie są zajebiste, a ile psują przez pozowanie. Dokładnie. Damian Kufel na przykład pięknie pozował. I to jest osoba do naśladowania. Musicie zrozumieć, zawodnicy, bo na pewno bardzo dużo będzie nas oglądało, że to, jak wy pokazujecie się na scenie, jak się sprzedajecie, za to wam płacą. Jeżeli chcecie tą kartę tam, to zacznijcie lepiej naprawdę podchodzić. Idźcie do Krzyśka, idźcie do kogoś, kto potrafi pozować. Do Tomka też na pewno już dużo się nauczył. Do Rzyszta, jeżeli chcecie, do męskiej sylwetki. I uczcie się. Chodźcie do nas, przyjedźcie do Trójmiasta. My generalnie planujemy zrobić nawet szkolenie z pozowania. Ja będę zajmował się klasykami, Krzysiu będzie zajmował się męską, a Krzysiek Michalski będzie naszym mentorem, bo on jednak, to nawet nie chodzi, kurde, o samo ułożenie ciała, chodzi o to, jak ty wizualizujesz sobie tą pozę, jak ty mentalnie, jak ty wierzysz w to, że akurat to ułożenie ciała, kurwa, to nie da, ja tego nie opowiem tak, jak on to opowie. Nie? To jest jakby to... Dlaczego po prostu na podcast i tak będzie najlepiej. Tomek, koniecznie. Powiedziałeś o słabszych czasach, prawda, słabszych startach. Jak wróciłeś, no bo jest wiele osób, które ma gorsze dni, jesteśmy tylko ludźmi, mamy gorsze okresy. Jak wróciłeś właśnie do działania znowu pełną parą? Wiesz co, no to gdzieś tam ewoluowało we mnie. Ciężko mi powiedzieć, wiesz co, no startowałem w 2019 roku na Muscle Mania. No gdzie z formy nie byłem zadowolony, zresztą no, generalnie jakby tamte przygotowania były z totalnej dupy, w której byłem życiowo, gdzie no generalnie miałem jechać na statek, nie pojechałem, dużo rzeczy mi się zawaliło i finansowo, i życiowo, i gdzieś tak, no ja wiesz, no stąd w kulturystykę uciec, no to też historia. Na statek, jest na naszym vlogu, na YouTubie jest vlog, Tenzu On Board, jak chcecie to sprawdźcie. Okay. Tam opowiadam tą historię, o co tam generalnie chodzi, więc no tutaj nie będę tego rozwijał, bo to gdzieś tam myślę, że szkoda czasu. W każdym razie wróciłem, wiesz, totalnie bez treningu, bez diety, bez niczego, no i od razu się mówię, a chuj, od razu się szarpnąłem na zawody. I to był błąd, nie? Bo to jednak musisz sobie pewne rzeczy poukładać w głowie, musisz sobie pewne rzeczy poukładać życiowo, tak, żeby z czystą głową naprawdę móc się przygotowywać do zawodów i żebyś ty to robił z pasją, z chęcią, nie? No i to był 2019 rok. Potem poznałem Paulinę. No jeszcze nic nie jadłem po zawodach, a wszyscy tutaj wspinają, że psaj moje poświęcenie, Dawid. Pewnie mało załadowałeś przed, co nie? Stary, ja dzisiaj zjadłem, nie wiem, 60 węgli może. W sumie, żeby trzymać brzuch, co nie? Pogadaj z Adamem, jak wyglądał mój carb loading, jak wyglądała moja diureza, jak wyglądał mój... No, generalnie to on powiedział, że... Dobra, sezon zacząłem generalnie w Warszawie na zawodach u pana Roberta Piotrkowicza 28 maja. Przygotowania trwały już praktycznie od końca lutego i to było jakieś do pierwszego startu 16 tygodni, wydaje mi się, coś takiego.
No byłeś na tych zawodach, widziałeś, zająłem tam drugie miejsce w swojej kategorii. Bardzo dziękuję, powiem Ci od razu, bo tak jak rozmawialiśmy, no to ten pierwszy, okej, okay, super kształty, naprawdę, ładnie wyglądał, ale był ulany. Po prostu był tyłem ulany. Ja no, mówiłem, generalnie... że wiesz, jak co można było, no to można było dociąć, bo no u niego, no to trzeba było zredukować, wiesz, w ogóle. Wiesz co, no ja nie oceniam sędziów, oni podjęli taką decyzję, nigdy nie kwestionuję decyzji sędziów, zawsze ją szanuję, pogratulowałem Ronowi, jestem z nim nawet w kontakcie, także jakby nie mam nic, nie mam żadnej złej krwi, ani wiesz, nie jestem typem osoby, która po starcie mówi, nie, zobaczcie, porównuję zdjęcia, patrzcie, tu wyglądałem lepiej, ten był pierwszy, a ja byłem drugi, a przecież wyglądałem lepiej. Sędziowie podjęli taką decyzję. Oni widzieli na żywo, ja się nie kwestionuję, wiedziałem po prostu, że muszę być bardziej docięty. I od pierwszych ze startu dostałem taki filmik. Potem było tydzień później była Olimpia w Hiszpanii, w Alicante. Piękne zawody, w ogóle super, ten wyjazd był mega jeszcze. Pozdrawiam z tego miejsca Łukasza, w sumie naszego widza, który napisał do nas, bo tam mieliśmy jakieś miejsce w apartamencie, mieliśmy duży apartament, klepnęliśmy go i stwierdziliśmy, że jeżeli ktoś by chciał z nami pojechać, to spoko, tylko musi, wiesz, no jadąc z kulturystami, musi gdzieś tam się podporządkować, w cudzysłowie, nie? Od razu zaznaczyłem, że wiesz, jak my chcemy gdzieś jechać, musimy coś zrobić, to wiesz, ludzie są różni, czasem kulturyści, czasem normalne osoby nie rozumieją kulturystów, nie? W takich sytuacjach, ale on akurat szykował się do Sopotu, więc też był w tym mindsetzie i wiesz, dla niego to było też jakby mega wydarzenie, mega nam pomógł, naprawdę, no chłop do rany przyłóż, więc tutaj naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny wyjazd. Tam ten Ron, który mnie pokonał w Warszawie, był siódmy, czyli poza finałem. Tak, no i pokonało mnie dwóch zawodników, ja byłem trzeci. Jeden z nich wygrał kartę, bo były trzy karty na Olimpii. I drugi był taki Manuel, z którym spotkałem się potem, to były chyba 3 tygodnie między Olimpią a Sheru. Czyli potem następne zawody były 3 tygodnie później we Włoszech, w Rzymie, Sheru Classic. Pierwsze zawody organizowane przez tego hinduskiego promotora Sheru, bardzo znaną tam postać. Piękne zawody, w pięknym miejscu. I tam również byłem trzeci. Znowu pokonał mnie ten Manuel, który był drugi w Alicante. I jeszcze jeden Włoch. Tam ogólnie no, Tomek Petryczko startował, też go tam, akurat ja nie widziałem, no ale słyszałem, że go gdzieś tam źle potraktowali. Łukasz, jak tam startował, Ewelina Skorczyk, trochę Polaków tam było. W ogóle Miron Heinze, fajny wyjazd, też fakt, że bardzo krótki, bo ja byłem od piątku tak naprawdę do poniedziałku w Rzymie, więc to przyjechałem na zawody. Jeszcze w ten dzień, kiedy przyjechałem, miałem ważenie. Lot samolotem, zbijając wagę, ja miałem 7 kilo w 2 dni do zbicia. Jedno z najgorszych przeżyć w moim życiu, naprawdę. Stewardessy mnie wachlowały, wiesz, ja leżałem pod kiblem, takie zwłoki, znaczy możesz żyć, napij się, ja mówię, no nie mogę, kurwa. A powiem Ci, że taka jazda. No i Rzysz oczywiście na każdym starcie był ze mną, nie? Wszystkie starty robiliśmy razem, on miał cel top 3, ja miałem cel karta pro. Tu byłem trzeci, na Sheru byłem trzeci. I feedback od sędziów, był tam Tyler Mannion, head judge'em. Był ten taki Javi w kolczykach, taki sędzia też, który był na Olimpii wcześniej i był też w Warszawie. No i feedback od nich, you need to come harder, drier harder. I nawet normalnie z Tylerem oglądaliśmy filmiki, pokazywał mi dokładnie, zoomował, patrz tu, u ciebie, a u niego. Musisz być tutaj twardszy. Wtedy wygrasz. Tyler jest profesjonalnym sędzią, jeżeli o to chodzi. Zresztą Mannion, to jest, jeżeli ktoś nie zna, to po prostu niech wygoogluje Mannion, całą tak naprawdę rodzinę, która no bardzo, bardzo przyczyniła się, jeżeli chodzi o kulturystykę całą, już nawet o cały nasz sport, nawet nie mówić o kulturystyce. Tak, tak. Jim Mannion jest prezydentem chyba całego IBB. Nie wiem, jak ma tata Tylera na imię, ale on jest fotografem głównym takim, nie? Tak. Czy on tam cały NPC News Online ogarnia? No w każdym razie, dobra, mniejsza. Od Tylera był feedback taki, Rzysz też dostał duży feedback od Tylera. Więc on normalnie usiadł z nami, jak wiesz, jakbyśmy byli pro, usiadł z nami, stał,
5-10 minut oglądał z nami filmiki, opowiadał. Tam kolejka prosów była, bo tak było po proszą, bo na Sheryl też był proszą. My poszliśmy na proszą, żeby też zebrać Tyler od feedback od Tylera. I no, mega człowiek, nie? W sensie taki czuć było, że to wiesz, nie jest takie, a, idźcie, musisz być, nie wiem, większy, musisz być bardziej docięty. Nie, on normalnie skupił się na detalach, powiedział, no zobacz tu, zobacz tu, zobacz, co możesz zrobić, nie? No i po Sheru z Adamem zadecydowaliśmy, no, że nie ma innej opcji, zęby w ścianę i docinamy, ile się da, nie? No więc wtedy była godzina cardio na czczo, 80 węgli dziennie, potem jeszcze z półtorej godziny spaceru z córką, wózek, spacer. Moja Paulina, o, jeździ konno, więc jechałem na przykład z nią do stajni, pomagałem jej nosić drągi, oporządzać konie. Generalnie starałem się, żeby ten czas był jak najbardziej aktywny. No i udało się, no. Znaczy udało się. No, przyjechałem na weryfikację tutaj w Lizbonie, ze Storil właściwie, 1,5 kg poniżej limitu, gdzie wcześniej o ten limit na Sheru musiałem się zabijać. I to już był dla mnie sygnał, no kurde, musi być lepiej, nie? Wiesz, filmiki, zdjęcia, ciężko to ocenić na takich check-inowych rzeczach, zwłaszcza, że mój organizm naprawdę jest ekstremalnie dziwny, jeżeli chodzi o gromadzenie wody. No ja mam jednego dnia tak, drugiego dnia tak i tak naprawdę w dzień startu jest dopiero widać, co się, jak to wygląda rzeczywiście, jak jestem odwodniony, jak jestem, wiesz, naładowany, jak to wszystko dopiero w dzień startu jest finalna forma. Bo ja 3 dni przed zawodami mogę wyglądać jak kupa, nie? Powiedz mi, trochę takie dziwne pytanie, bo niby to będzie oczywiste, ale ty wygrałeś całe zawody, nie tylko, bo karty pro były 3, żeby ktoś nie zrozumiał, że to było na zasadzie, że Tomek tam zdobył 3. miejsce w overall. Nie, Tomek wygrał całe zawody, i był tak jakby głównym zwycięzcą karty pro. Te 2 karty pro poszły do zwycięzców innych kategorii. Także są jak pierwsze takie no, uczucie, co trafiło do ciebie do głowy, gdy już trzymałeś tę kartę w rękach? To ja ci pokażę, wyślę ci potem filmik z dekoracji mojej klasy, gdzie gość, który mnie na Sheru był 2, opierdzieli mnie na Sheru, Włoch, był 5 teraz. Tutaj w Lizbonie, znaczy w Estoril. Manuel, który mnie pokonał na Olimpii w Hiszpanii i pokonał mnie na Sheru, też tu startował. Wiedziałem doskonale, że tu startuje, wiesz, pisaliśmy, może nie tyle, że pisaliśmy, no lajkowaliśmy te zdjęcia, no, on wie, ja wiem, że on będzie startował, on wie, że ja będę startował. Zostaliśmy na top 2 do wywołania, nie? I wiesz, ja mówię, kurwa, no nie, wiesz, na emocje nie do opisania, kiedy wyczytują go przede mną, nie? Ja tam skakałem, wiesz, generalnie były 4 kategorie, A, B, C, D, więc wygrywając swoją kategorię, no już tak mi się, dobra, no praktycznie mam tą kartę. No jest małe prawdopodobieństwo, że tej karty nie będę miał, bo jeden z nas 4 tej karty nie otrzyma. Ale w klasie najniższej był Izraelczyk, który miał takie proporcje. Nie wiem, czy ty widziałeś jakieś zdjęcia, filmiki czy coś. Obczaj sobie. Gość po prostu na żywo robił takie wrażenie. Był taki? Taki. Po prostu talię miał taką, że ja bym go chwycił. Tak. Ja przed overallem podchodzę do niego, zbijam, mówię, amazing physique. Great. You look great. I'm impressed. Bo byłem. Ja lubię doceniać piękne sylwetki. Jakby nie mam żadnego, wiesz, że siedzę i się podbyka patrzę. I powiedziałem naprawdę, że wygląda super. Więc jak wyczytali mnie i wyczytali jednego gościa do karty, potem wyczytali tego Izraelczyka, no ja zostałem z jednym gościem. I wiesz, i tak naprawdę mówię, no kurde, no ale nie, no myślę, że jestem lepszy od niego, bo widziałem mniej więcej, jak wyglądany. On chyba był w najwyższej klasie, no i wtedy mnie wyczytali jako ostatniego, czyli jako zwycięzcę overalla, nie? Czyli dali mnie do środka, okej. Okay. No kosmos, stary, no nie do opisania. Do teraz jeszcze nie wierzę, nie? To było coś po prostu... No ja jak oglądałem sobie, wiesz, dekoracje, to aż ciary mam, no do teraz. Zajebiście, zazdroszczę i tak pozytywnie. A teraz zawody pro, prawda? No tak trochę, no niespodziewane z jednej strony, a z drugiej, no to założyłeś, że wygrasz,
więc też miałeś gdzieś w głowie, wiesz, no, że będzie ten pro debiut od razu i czemu nie, skoro i tak jesteście na miejscu, czemu nie próbować? Top 10, tak jak wspomnieliśmy, naprawdę fajnie, szczególnie, że klasyk się mega rozwijał i tak jak oglądałeś osoby, które stały przed tobą, obok ciebie, co musisz, bo nie chcę tutaj rozmawiać, prawda, kto wyglądał lepiej, kto wyglądał gorzej, bo to jest, wiadomo, bardzo mocno subiektywne, ale co ty musisz poprawić, gdzie chcesz narzucić, bo już teraz w głowie pewnie masz już takie, okej, tu, chcę poprawić. Wiesz co, rozmawiałem z sędzią po zawodach pro, znaczy tak po prostu akurat przychodził, pogratulował mi, powiedział piękny debiut, fajnie. Pytam się go, co mógłbym zrobić lepiej, co poprawić. On powiedział, no masz 5 kilo niedowagi, 5 kilo większy limit, więc musisz nałożyć wszędzie. Jesteś symetryczny, proporcjonalny, bardzo ładny, masz bardzo ładne kształty, tylko po prostu musisz być większy, no bo ci goście byli więksi. Ja generalnie patrząc na swoją sylwetkę, myślę, że nogi nie powinienem za mocno rozbudowywać nóg, bo bardzo mocno przez ostatnim okresie masowym udało mi się rozbudować. Tak, akurat szeru jest. Ale tutaj fajnie widać sylwetkę, tam mówisz, bo nie ma tam jeszcze profesjonalnych fotek, zaraz wrzucę z kartą pro, ale chcę właśnie tak, żeby ludzie mieli pogląd. No i tak jak patrzeć, no to... Na górę generalnie chciałbym nałożyć przede wszystkim na plecy. Plecy nigdy nie są za duże. Plecy mogą masz być ładne, tam... powiem ci, że masz naprawdę ładne plecy. Tylko tak jak mówisz, może te dolne lacy, prawda? Tutaj to. Znaczy to i tak udało nam się mega poprawić dzięki Krzychowi, wiesz? Wszystkie, całe Senzu Classic, jak sprawdźcie koniecznie, na naszym kanale jest cała seria Senzu Classic, gdzie opisujemy treningi kulturystów ze złotej ery. Bo jak widziałeś Arnolda, on wszystko robił na wyciągniętych łopatkach. On nie przeginał się w lordozie. Wiesz, czemu brzuchy mają kulturyści? Nie od GH, hormonu i tak dalej. Od treningu, gdzie cały odcinek lędźwiowy im się wygina. Znaczy ja myślę, że to sobie... jest wszystko, wiesz, połączeniem, bo jak wiesz, jak zaraz rzucimy, że nie od GH, to nas zaraz tu, wiesz, zamordują dosłownie, powiedzą, że co wy tam pierdolicie. GH oczywiście jest dodatkiem. To jest moja opinia. Jakbyśmy rozmawiali między sobą, no to oczywiście bym, wiesz, przyjmuję twoje jako kolejny punkt i naprawdę, wiesz, sensowny punkt, bo zawsze mówiłem, że to ma jakiś wpływ wszystko, tylko że, wiesz, ludzie widzą teraz, ma być hormon, ma być insa, huk, że sibum też na pewno tam, wiesz, nie głaszcze się raczej. Uogólniając, no ale generalnie wydaje mi się, że bardzo dużo sylwetek się psuje przed błędy treningowe. Bardzo możliwe. Przez podstawy, znaczy przez nienaturalne ułożenie ciała w wielu ćwiczeniach, nie? Czyli ktoś zaczyna ciężko wiosłować, już traci stabilizację w odcinku lędźwiowym, już zaczyna się bujać, już zaczyna tym ciężarem rzucać. Niektóre osoby nie są stworzone do robienia niektórych ćwiczeń i muszą się z tym pogodzić, że oni nie powinny robić przysiadów, nie wiem, ze sztangą na plecach, bo mają tak skonstruowany kościec, że im po prostu ten brzuch wywali za każdym razem i to, że się zepną pasem, nic im nie da. Ja pasa nie używałem ani razu. Przez ostatnie 2 lata ani razu nie założyłem pasa. Czy talia mi jakoś specjalnie się rozrosła? No nie sądzę, nie? W sensie jakby nie mnie oceniać, ale wydaje mi się, że i tak jak na standardy moja talia jest w miarę znośna, nie? Więc uważam, że bardzo dużo samym treningiem można w tej kwestii zadziałać. I w sumie nie pamiętam, o czym rozmawialiśmy. I to jest to właśnie ta ekscytacja, na którą czekałem, że będziesz troszkę... Wiesz, temu chciałem od razu, po zajściu. Wtedy ja do ciebie napisałem i ty nawet nie wiedziałeś, że ja piszę, prawda? Bo ty jeszcze nie miałeś telefonu. Ja wiedziałem, że ty czekasz tam na kartę i myślałem, że tam będziecie mieli te zdjęcia na sam koniec. Usłyszałem od Adama, prawda, że te zdjęcia... Były, no. I właśnie myślałem, że podczas tego będziesz się nudził, czekał na nich i właśnie wtedy od razu, wiesz, nagramy. Dlatego teraz jest jeszcze lepiej, skoro mamy po debiucie pro. Tam miałeś wygrać, co prawda, no ale top 10 też mnie satysfakcjonuje. No, Dawid, sorry, że cię rozczarowałem. No przepraszam, kurwa. Musisz się poprawić przyszłościowo, musisz się poprawić. Pozdaram się, no. Następnym razem, jak będziemy tu rozmawiać, tam nadzieję, że już będzie, wiesz, Olympia Qualifier, nie? First place. Nie, $1000, ile jest nagrody. Tak, jak będą wam tak mało płacić, to lepiej pomyśl nad inną dyscypliną. No ile kosztuje, ile wyniesie to nagrody z pro? No,
Chyba Majer wygrał dzisiaj 5000, wiesz? No. Ale dobrze wyglądał, stary. Fabian? Na właśnie, jak Fabian na żywo? No jest ogromny, nie? On ma tam 1,85, nie wiem, może trochę więcej. No ładny, proporcjonalny, gęsty. No wyglądał bardzo dobrze, no. Marco Rus, który był drugi. Tak. Wyglądał świetnie, ale to trochę jak Sibum i Terence Rafi, nie? On 1,60 tam, nie wiem, 8 chyba, Marco Rus, 84 kilo, bo dzisiaj się go pytałem. Fabian 112 kilo, nie? A trzeci był jeszcze niższy niż Rus. Trzeci był ten jeszcze niższy, co... Ja mu, Jeff, coś takiego. Ja napisałem, że on musi koniecznie iść do 212. On ma fenomenalną sylwetkę przyszłościową, jeżeli chodzi o 212. No to będzie po prostu fenomen, ale przyszłościowo, tak jak mówimy. Myślę, że ta klasyka przejdzie właśnie, bo on się będzie strasznie męczył z tą wagą. To widać już. On jest suchy tam, nawet bardziej może od Fabiana, wiesz, szczerze mówiąc. Bo Fabian to już w ogóle i tak papierowy jest. No ale co dalej? Macie już jakieś plany czy odpoczynek i potem będziecie rozmyślać? Przerwa na pewno trochę, żeby dobudować. Wiesz co, no Adam tutaj już wiesz, nie rób przerwy, ciśniemy, ale mnie przygotowania kosztują za dużo życiowo. Nie? Ja nie żyję z kulturystyki, od niedawna mam też normalną pracę, w sensie normalną, no, nie zajmuję się tylko trenerką. Zajmuję się też nieruchomościami, gdzie muszę być, myśleć, muszę być pod telefonem, jak trzeba, to muszę gdzieś pojechać. I to jest praca, która wymaga u ciebie, znaczy wymaga dużej dostępności, dużej ilości czasu i takiego bycia cały czas w humorze dobrym, tak. Że tak powiem. No i też no, gdzieś tam rodzinne rzeczy, małe dziecko, dom, Paulina, rodzina, no generalnie wszystko u mnie podczas przygotowań jest normalne. No i tutaj jakby na pewno muszę poukładać te rzeczy finansowo, poukładać sobie rzeczy, wiesz, życiowo, rodzinnie, tak jak zrobiłem teraz. Urodziło nam się dziecko, kupiliśmy chatę, zapewniłem jakąś poduszkę finansową i wiedziałem, że mogę przez 3-4 miesiące no poświęcić się praktycznie tylko temu, nie? Dzięki temu, że wiesz, że mam też no, wspólnika, który jest wyrozumiały, też był moim podopiecznym przez kilka lat i teraz razem działamy właśnie w inwestycjach gdzieś tam w gruntach, no to on też to zrozumiał i powiedziałem, okej, ja wrócę do pracy, ale teraz szykuję się do zawodów i po prostu nie możesz na mnie liczyć. Dosłownie użyłem takiego słowa, że wiesz, że po prostu no, jest jak i dlatego te przygotowania byłem w stanie na taki poziom wnieść, no bo uważam, że to była moja życiówka totalna i że więcej na ten moment nie byłbym w stanie zrobić. No dla mojej Paulinki oczywiście też ogromne podziękowania, bo jednak z małym dzieckiem ta ilość obowiązków jest no dużo, dużo, dużo większa. Ona też ma swoją pasję, która jest wymagająca i jest raz, że kosztowna, dwa, że wymaga bardzo dużo czasu. Też jest na taka, wiesz, no jakby masz pod opieką kilka koni, to też jest sytuacja, że coś się dzieje, ona musi jechać w tym momencie. A ja mnie nie ma na przykład tydzień, bo jestem za granicą na zawodach, a ona ma małe dziecko, wiesz, no to są rzeczy, których nie widać, a które jakby, no jednak mimo wszystko ważniejsze są niż sama kulturystyka i ta karta i tak dalej. Ja sobie na spokojnie myślę, że za jakiś rok startuję przez ten czas, znaczy chciałbym przez ten czas na tyle, no wiesz, mam kurde 5 kilo, to nie jest, w rok 5 kilo zrobić, to wcale nie jest prosto, nie? Nie. Więc myślę, że podejście bardzo racjonalne dorosłego człowieka, cokolwiek nie postanowisz, to będzie to, wiesz, dobre, czy pójdzie w zawody, czy wiesz, czy jeszcze wystartujesz, czy zajmiesz się, już wrócisz do rodziny, to czy tak czy siak, wiesz, no będzie ruch do przodu, a ty wybierz po prostu, co ty uważasz za słuszne. Ale już chyba widzę, że podjąłeś decyzję, tylko jeszcze... Nie, no ten sezon kończę tutaj na pewno. To jest 100%, to jest 200% i nie dam się namówić, że zawodem start za miesiąc, że są gdzieś zawody pro. Nie jestem gotowy na zawody pro. Chciałem się zmierzyć z zawodnikami pro, zobaczyłem, gdzie jest moje miejsce. Fajnie, ciekawe doświadczenie, mam medal, pamiątkę. Mam, kurde, zdjęcia, wiesz, z zawodnikami pro, jestem już w Gmina Siema,
to też jest dla mnie, wiesz, jakby duży krok do przodu. Dostałem, otworzyły się nowe drzwi, ale żeby, no, nie chcę zajmować ogonów na zawodach. Zawsze byłem zawodnikiem, który walczy o najwyższe lokaty i nigdy nie, zawsze jechałem na zawody z myślą, że je wygram, a nie, że będę gdzieś tam, wiesz, w drugim kolaucie. Więc jeżeli będę, wystartuję w pro, to chcę się czuć gotowy na pro. No a w międzyczasie mamy, wiesz, kanał na YouTubie, Sensu, rozwijamy się, chcemy też, no, robić ciuchy, robić właśnie szkolenia, tworzyć content, vlogi, pokazywać, że można łączyć, wiesz, można łączyć normalne życie, rodzinę, pracę z kulturystyką, żeby w tym wszystkim zachować jakiś balans, tak znienawidzone słowo przez wiele osób, ale jednak uważam, że no, nie można się zatracić w pewnych rzeczach, nie? W sensie, znaczy to jest każdego wybór, każdy ma swoje życie, każdy je układa jak chce, ja nikogo nie chciałbym, wiesz, nauczać ani filozofować. Uważam, że takie podejście w moim przypadku jest jedynym racjonalnym, żebym się rozwijał na każdej płaszczyźnie życia, nie? Ale jak najbardziej na pewno debiut, no jako kolejny start pro będzie, kiedy? Ciężko powiedzieć, na pewno to nie będzie tak, że za pół roku już znowu prep i jazda z tematem, nie? Myślę, że mądre podejście, szczerze mówiąc. I patrz, wspomnieliśmy na początku materiału, jak zająłeś 8 miejsce w swoim debiucie, no i pociągnęło cię to do góry. Zobacz, tutaj mamy znowu debiut, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, otwierają się nowe drzwi i tak jak mówisz, znowu to jest drugi call-out, to jest 10 miejsce, co wiadomo, w lidze pro, no to już jest wiele dalej niż byłeś w tym 8, ale czy tak czy siak, tak jak mówisz, potrzebujesz chwili oddechu, chwili dla rodziny i żeby nałapać tego mięsa, jak już jesteśmy na kanale kulturystycznym, to wiadomo, żeby poprawić sylwetkę i żeby walczyć w pro. Tego ci życzę po prostu zdrowia i szczęścia z rodziną, bo to widzę, że to jest bardzo, bardzo ważny punkt w twoim życiu. Na dole macie oczywiście w opisie odnośniki, jeżeli chodzi o YouTube Sensu, po prostu wystarczy wpisać Sensu, ale na wszelki wypadek linkuję i Instagram Tomka, także wbijajcie, śledźcie, no bo tak jak wspomniał i on, i Rzyszt, który tam z tyłu na mega chillu leży, Zawidać. Rzyszta też wrzucił i Krzyśka Michalskiego też wrzuć w opisie. Sprawdźcie koniecznie, naprawdę. Jak ktoś chce się nauczyć pozowania, sorry, że go reklamuję, ale gość jest kurwa kosmiczny i uwierz mi, że dzięki niemu polscy zawodnicy mogą zajmować, znaczy ktoś, kto chce startować za granicą, chce zajmować wysokie miejsca na zawodach. No bo też jest dużo zawodników, którzy sobie, wiesz, co rok startują, generalnie wychodzą cały czas tą samą formą, zajmują 7 miejsce, 8, 10, no okej. Okay. Ale mogą zajmować 3, albo 5, albo 2. Jeżeli skupią się na swoich mocnych stronach, jeżeli będą potrafili je wyeksponować, słabe punkty schować, no i generalnie poukładać sylwetkę tak, jak trzeba, no. I Krzychu jest od tego specjalistą. Nie ma lepszego. Myślę, że to jest bardzo fajne z twojej strony, że mimo, że to jest podcast o tobie, to pokazujesz wdzięczność i do Adama, i do swojej kobiety, i do Rzyszta, do osób, które cię mocno wspierały, bo to też świadczy o człowieku, który, no, tak jak widzimy, jest tu całą drużyną, a reprezentuje, wiadomo, trochę więcej niż samego siebie. Ale, tak jak mówię, życzę ci po prostu dużo zdrowia, bo widzę, że wszystko resztę ogarniasz i mam nadzieję, że niedługo już znowu zobaczymy się na scenie. Miłego odpoczynku, bo teraz na pewno czeka was odpoczynek. Pojedz sobie, zjedz teraz dobrze, popij i o. Chipsiki? Mają w Portugalii lejsy z pieca o smaku jakimś ziołowym. No nie, mam minus 50, tak wszystkie. 13, a Rzysz mówi, że mają o gram mniej tłuszczu niż w Polsce, kurde. No, to już mamy policzone. Także dzięki bardzo, Tomek, i miłego dzięki, wieczoru. Dawid, dzięki, hej. Na razie, hej.